Cześć moi drodzy, w kolejnym odcinku. Momencik, troszeczkę basów sobie zwiększę. Nie za dużo, ale żeby ten dźwięk nie był znów taki płaski. Dobra. Okej. Jesteśmy w, wiadomo, zachodniej marki. Kontynuujemy zachodnią markę, a ja mam wrażenie, że coś tu jest za głośno i chyba mikrofon za bardzo ściąga. Z tego, co mi wiadomo. I z tego, co ja też tak słyszę. Muszę go dać ciut dalej. O, chyba teraz jest ok. Dobra, jesteśmy w zachodniej marki, kontynuujemy. Jeden tygiel już został znaleziony do kryształu dusz. Musimy znaleźć następny, więc wznawiamy grę. Na szczęście nawet jak nagra mi się z buczeniem, mam fajny program, dzięki czemu mogę no, zrobić tak, żeby był bardzo dobry dźwięk. Także lecimy z nagrywaniem. Niestety również nieprędko, z tego co widzę, ukaże się... Dobra, będziemy musieli iść tu, tak, bo tu nas przeniosło. Enklawa ocalała, ale nie, jesteśmy ok, dobra, tu mamy iść. Dobra. Chciałam powiedzieć, że chyba nieprędko ukaże się cokolwiek z zespołu Kalafina, z tego koncertu 9 plus 1. Chociaż widzę, fragmenty są już i powiem na... Ale ja tu byłam, ja robię to od nowa. Byłam tu. Czyli czeka nas jeszcze raz przemierzenie tego wszystkiego. Ojej. Dwa razy to samo zadanie. No nic, trudno. Niestety tak to jest, jak coś przerwiemy, ale nie chciałam nagrywać po prostu tasiemca. A dwa, musiałam już skończyć grać. Ja musiałam ogarnąć się do pracy. Tak więc nie szybko się ukaże, bo na razie nie ma. Ale myślę, że... Uda mi się zrobić taki szybciutki zbiór najlepszych tych występów. Z tych fragmentów, które widziałam, to jedno mogę stwierdzić. Jak zwykle rewelacyjne stroje. Jak zwykle wszystko idealnie dopięte na ostatni guzik. Zmiana scenerii, zmiana strojów, no po prostu... Ach, tu jeszcze muszę porozmawiać. Ja tak idę bez porozmawiania. Dziękuję za pomoc, ale to jeszcze nie koniec. Król zabił nas wszystkich. Jeśli skąd go masz? Dobra, to jest powtórka. Ale dostaliśmy PD, to się liczy. Musimy iść od nowa, niestety. A moment, jak ja dam na mapę. Ja muszę iść tu i z wieszczką porozmawiać, a ja się szwendam. Moment, coś mi tu nie pasuje.
Tak, ale teraz się już całkiem zgubiłam. Nie, jej tu raczej nie znajdę, tej wieszczki. Nie wiem, kto za to wszystko odpowiada. To wina Flex. Jasne. Nie, muszę iść tu, no to jak mi to wskazuje. Kurka wodna. I co? I teraz muszę jej szukać? Od nowa wszystko przemierzać? No niech to kule biją, no. Jezu, daj mi święty spokój. Ale se narobiłam. Zamiast z nią pogadać, mieć już do przodu. Kto tam? Komu się tak nudzi? Tak, to już były w kapuśce oświecenia, to na pewno. Idziemy do Berlina. Dobrym tropem. Ach, tak se narobić. Wiecie co? Dobra, z jednej strony dobre, bo będę miała więcej expa. Szybciej wbiję level, no nie żebym coś miała ten, ale no nie chce mi się, szczerze. Autentycznie mi się nie chce. Gdyby jeszcze nie zmienię atakowało, po prostu mogłabym się przemieszczać na spokojnie. Sobie pozwiedzać, że tak powiem, to by było gitara. Potrzebuję esencji. Sorki. Ale ja niestety muszę tu wszystko od nowa. Tak samo. Szczerze, to miasto dzisiaj wygląda tak jak to, co się dzieje za oknem. W sensie takie szare ponure. Niefajne. On się zaraz przemieni. To. Kwestia czasu. Dobra, ja jestem w tym okręgu spowalniana. Bliżej niż mi się wydaje. Kurczę, no i tyle przemierzania. Matko, to miał być szybki odcinek. Następny tyjel do znalezienia. Niech normalnie. Także tak to niestety jest głupie w tej grze zrobione. Jak wyjdziemy sobie z jakiegoś punktu, to potem musimy go szukać na nowo, niestety. Na szczęście oni są słabi. Dobra, mamy strzałkę. Idziemy w dobrym kierunku. Jest dobrze.
zbyt długo nie szukaliśmy. Widziałam, że życie zaczyna mi spadać. Gdybym tak była bardziej nieostrożna, to skończyłabym śmiercią. Nie przeżyjesz długo. Im bliżej powierzchni, tym jak zauważyliście, jest gorzej. Aż mu nie chodzi. Jesteśmy blisko. Okej. Co, i tu znowu łapiać od nowa? No, chyba nie. Tak, ale tam chyba nie było żadnego punktu kontrolnego z tego, co mi się udało. Jezus, możecie sobie odpuścić. Naprawdę irytujące to jest. Tak, to było tu. No. Czyżby? Jestem Miriam, wieszczka ludu we Trzyminie. Przywitałam wszystkich rannych. Przybyłam, żeby ci pomóc. Został jeszcze jeden tydzień. Zniszczony. Tak, to dowiedzieliśmy się wczoraj. Okej. Okay. Musimy szybko ruszyć w drogę. Komu w drogę temu trampki, udajemy się na cmentarz. Szczerze, tam muzyka jest naprawdę straszna. Cmentarz. Masz dołączyć do reszty ocalałych. Bzdura. Obronisz mnie. A potem co to stworzy, zrobiłeś z nim. Że muszę zobaczyć, jak to jest. Nie, to już tak przycichło. Moment. Zanim jeszcze zdążyłem go zauważyć, jego względne ciało bez szelestu stanęło na ziemi. Gdy wreszcie go dostrzegłem, nie mogłem się ruszyć. Koszmarze. Spojrzałem w dół. Ujrzałem maski energii odjęte wokół mnie. Faktycznie pełno tutaj tego. No, na cmentarzu nie będzie tak prosto. To już jest pewne. Czeka tu nas ciekawa przeprawa. Thank you.
Nie mogę tego zrobić. Myślę, że odwiniesz się za to, co stało się. Widzę zarówno przyszłość, jak i przyszłość. Nie możesz pozwolić, by cię to zmuszyć. Dziwnie coś dzisiaj z tym głosem, nie umiem sobie wyregulować go. Sorry, że nic nie mówię, ale muszę się skupić, bo to naprawdę dochodzi bardzo. Ciężka nawet przeprawa, powiem. Na łatwo. No zresztą nikt nie mówił, że będzie łatwo. Będzie ciut dłuższy niż poprzedni. Za bardzo się na grze skupiam. Dobra. Ten odcinek będzie ciut dłuższy niż poprzedni. Z tego względu. Jezus, jakie sprzężenie straszne. Nie wiem, mam wrażenie, że to samo się. Wędrowna bohaterko, przybywasz w całą porę. Ochraniaj mnie, jak będę zbierać resztę skarbów. Podzielimy się, dobra? Wygląda obiecująco. Stań na czatach. Jak nieco zeżrę, to będzie twoja wina. Dzięki za ochronę. A mamy pedę dodatkowo. No ale nie niszczmy tych rzeczy. Nie bądźmy tacy w tym komentarzu. Oczywiście niektóre są tak proste do zabicia, że... Tylko jak widzicie, tak jak mówiłam, w poprzedniej części nawet te labirynty, te lokacje, nie wiem czy pamiętacie, nie były aż tak rozległe. Owszem. Labirynty były duże, tak. Trzeba było troszeczkę się nachodzić, nazwiedzać. Cudownie wreszcie cię spotkać.
postać jesteś chudsza niż w moich misjach. Nie dbasz o siebie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiasz ratowanie świata. Prawda? Natomiast tutaj, jak już widzicie, te lokacje są duże. Sam już ten cmentarz, ile trzeba przemierzyć. W ogóle te zadania są złożone, bo wcześniej wam tłumaczyłam. Że ten dodatek jakoś trudnością wykonywania zadań Reaper of Souls nie różni się bardziej od tej podstawy. Jednak różni się bardziej złożonością gry. Trzeba tutaj być bardziej cierpliwym, więcej się nachodzić, więcej się naszukać. Niejednokrotnie trzeba porozmawiać to z jednym, to z drugim. Zanim dojdzie się do sedna sprawy i zanim faktycznie znajdzie się miejsce docelowe. Bardziej tu jest jakby takie, no... Owszem, też się robi masakrę, jak widzicie na załączonym obrazku. Gin! No. Cóż sobie włączyłam. Nóżka mi uciekła w ogóle. Dobra. Za bardzo lajkowo wzięłam. Czyżby tygiel był niedaleko? Że tu tyle tego jest? Nie no, ona robi piękny ten masakr. Super, mamy większy. Wyższy poziom. Główny tygiel dusz. Na razie jesteśmy chyba daleko od niego. Jesteśmy! Jesteśmy blisko. Jesteś wielką artystką, gdy idzie o niszczenie smugusów śmierci. No, zobaczymy, żebyś tylko mnie nie przechwaliła przypadkowo. No, się nie przejmuj. Zaczekam tu sobie. Oczywiście, musimy stosy zwłok zniszczyć. Które trzymają przy życiu ten tygiel duszy. To jest zdecydowanie szybciej. Oni niszczą tygiel dusz, spoko.
Jezus, to są zwłok, jest aż tyle. O mateńko. Faktycznie dużo. Dobra. Jeszcze dwa, dacie radę. Jesteśmy coraz bliżej. Oj. Nie chciałabym teraz zginąć. Pięknie. Nie uniosę nic więcej. Co to za okropny dźwięk? To Musael. Kto? Anioł, który dowodzi siłami Maltaela w mieście. Dobra. Udało ci się go rozgniewać. Tak niektórych działam. Tyrael musi się o wszystkim dowiedzieć. Wracam do miasta. I jesteśmy. Musimy się dowiedzieć, co pan. Okej. Okay. Zachodnia tak. Marchia to nie jedyna polewica w tej chwili. No nie, to prawda. No i tym sposobem, no. Okej, okay, dobra. Czyli tak. Dwa tygle zniszczone, główny tygiel dusz zniszczony. Oczywiście udało nam się rozgniewać Maltaela i innych, którzy gromadzą armię dla Maltaela. I co? I z tego miejsca was żegnam, ponieważ nie chcę, aby ten odcinek był nie wiadomo jak długi. Widzimy się niebawem. I dojdzie, no, do kolejnej walki. Mam nadzieję, że będzie to walka wygrana. Że uda nam się. Gdzie ja w ogóle idę? Tędy. Już zapomniałam. Tak, tędy się szło. Okej, dobra. Wzgórza zachodniej Marchi. Nie wychodzimy stąd, bo i tak nas przeteleptuje tutaj. Ale... Albo dobra, zobaczymy co dalej. Następne zadanie się nazywa Omen Śmierci. Tak. Mamy tutaj punkt nasz teleportacyjny. Znajdź wieżę i zabite służebnice płomienia. Znajdź wieżę Korelana. Okej. Okay. Więc tak, to by było na tyle. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Teraz mam nadzieję, że kolejne odcinki będą w miarę na bieżąco się ukazywały. Także spokojnie. W ogóle co ja trzymam w ręce?
Przepraszam bardzo. Dlaczego ja sobie tego nie zmieniłam? Moment. Wróć. 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 Ja tak wyglądała nie będę. O nie. Momento. Chwila. 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 No przecież to jakoś do ludzi trzeba wyjść. Moment. Jak ja mam tak wyglądać? No nie. Wykonaj. A jak się zmieniało wygląd? Nie. O. Tak, transmodyfikacja. No jak ja mam tak wyglądać? Ładnie muszę wyglądać, mieć wszystko do kompletu. Powiem szczerze, że to mi się podoba. Cóż my tu mamy w zanadrzu? Powiem wam, kurde, wszystko jest fajne. To wygląda całkiem sympatycznie. Wyniosła korona. Wyglądam w niej jak oszołom. Nie, to jest okej, tego nie będziemy zmieniać. Mamy wszystko do kompletu. Nie mogę tego zrobić. Nie, trudno. Sorry, chyba zmieniłyśmy wszystko. Okej. Dobra. Jakoś wyglądamy teraz, tak? No, proszę bardzo, teraz walczyć to ja mogę. Także tyle, to by było na tyle. Zrobiłam sobie modyfikację. Także zrobiłam sobie modyfikację mojego wyglądu zewnętrznego. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że te odcinki będą w miarę bieżąco nagrywane. Także do zobaczenia.